wszystkim dzisiaj mam bardzo optymistyczną informację, mianowicie Wisła Kraków uzyskała licencję na grę, a to oznacza, że Wisła rozpocznie grę w Ekstraklasie już od lutego. Bardzo dobra tak naprawdę informacja, ale też dzisiaj przedstawię garść informacji dotyczących stanu aktualnego, co się dzieje z Wisłą Kraków, jakie są zmiany, tak, no bo dawno takiego pewnie tutaj nie było filmu na moim kanale, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, co się dzieje z Wisłą Kraków? Wiemy, że komisja licencji PZPN-u przyznała tutaj licencję na grę w Ekstraklasie Wiśle Kraków. No to jest bardzo dobra tak naprawdę informacja. No wcześniej po prostu ta licencja tak była tutaj zawieszona, później była przyznana, później znów była zawieszona. Teraz jest ona po prostu praktycznie już nie ma tej, znaczy licencja jest tak, jest licencja tutaj dla Wisły Kraków, tak, nie jest ta licencja zabrana, więc Wisła będzie występować normalnie w Ekstraklasie. To jest bardzo dobra informacja. Mamy trójkę tych inwestorów, tak, a więc Błaszczykowski, Królewski tutaj i trzeci inwestor, który niedawno tutaj przedstawił się, tak, w mediach, człowiek związany tak naprawdę z mediami. Oni wszyscy wpłacili praktycznie po 1 330 000 złotych na konto Wisły Kraków, czyli w sumie 4 miliony złotych na funkcjonowanie tej Wisły Kraków przynajmniej w pierwszych tygodniach. To jest taka kroplówka na dobrą sprawę, bo później kolejne pieniądze muszą praktycznie przyjść. Ruszyła też sprzedaż karnetów. Z tego co patrzyłem, to są karnety po 130 zł już najtańsze, także kibice na pewno, jeśli chcą wesprzeć klub, no to mogą kupić te karnety. To też była taka sytuacja, tak, no jeżeli nie wiadomo było, czy licencja zostanie przyznana, no to nie można było ruszyć ze sprzedażą karnetów, a z kolei sprzedaż karnetów sprawi, zasili budżet tego klubu. Wszystko idzie w dobrą stronę. Wiem, że niektórzy chcieliby oczywiście, żeby po prostu przedstawiać tylko same tragiczne informacje, ale trzeba przedstawić naprawdę, że idzie wszystko w dobrą stronę, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. Wiele osób pomaga, tak? Od strony biznesowej, to wiadomo, tutaj Królewski, Kuba Błaszczykowski. Kuba Błaszczykowski też swoim autorytetem przyciąga nowych piłkarzy do Wisły Kraków, którzy przychodzą, tak, do Wisły Kraków, no bo wiedzą, że tam przecież trenuje Kuba. No według mnie to Kuba stał się już praktycznie legendą za życia, żywą legendą Wisły Kraków, chociaż nie ma w niej rozegranych tam nie wiadomo ile lat, tak, czy tysięcy, czy setek spotkań, natomiast rzeczywiście już jest tą legendą. Natomiast tutaj też pomaga Bogusław Leśnodolski, warto o tym wspomnieć, że jego kancelaria prawna bardzo mocno, intensywnie pracuje, to jest sztab praktycznie ludzi, tak, pewnie nie chcę tutaj pomylić, ale to pewnie jest z 20 albo 30 osób, to jest bardzo dużo spraw do rozwiązania, to nie jest tylko jakby tylko przyjrzenie samych umów, ale mnóstwo spraw. Część zawodników podchodziła, część zawodników po prostu pozostała mimo wszystko, no i dobrze, tak, dobrze, tutaj pieniądze już wpłynęły na konta piłkarzy, tutaj, tak, z tych właśnie pieniędzy, które wpłynęły, te 4 miliony złotych, no nie wszystko poszło na pensję, ale gdzieś tam te zaległe pensje, przynajmniej część została wypłacona, czyli powolutku to się wszystko rusza. Na pewno to jest wspaniała informacja dla kibiców tutaj Wisły Kraków, tak, Białej Gwiazdy, no bo nikt by nie chciał, żeby ten klub tak naprawdę upadł. Fajne jest to, że ta pomoc jest tak naprawdę ze wszystkich stron, znaczy wcześniej, gdy mówiło się o Wiśle Kraków, jeszcze przed tą sprzedażą Van Ali, tak, i ten Mats Hartling, no to szukało się tak naprawdę takiego złotego środka. Nie, ktoś przyjdzie z zewnątrz, jakiś miliarder, milioner, tak, włoży pieniążki i wszystko będzie można za pieniążki zrobić, tak, w sensie po prostu przyjdą ludzie, którzy wszyscy wszystkim tym będą zarządzać, a tu się okazuje, że dzisiaj wcale nie przychodzą milionerzy, tak, no Kuba Błaszczykowski jest na pewno milionerem i ci spółnicy, ale w sensie takim, że nie wykładają nie wiadomo jakie pieniądze, 100 milionów czy ileś po prostu milionów na stół, tylko w sumie niewielkie tak naprawdę jak na warunki klubu, tak, no bo dla zwykłego człowieka to są potężne pieniądze, potężne, ale w sensie funkcjonowania klubu dosyć niewielkie pieniądze tutaj, tak, na klub, i ten klub potrafi funkcjonować, dużo osób pomaga tutaj Wiśle Kraków z każdej strony, prowadzone są akcje crowdfundingowe, tak to się mówi, nie? Czyli takie zbiórki tak naprawdę publiczne na różnego rodzaju platformach. Fajną rzecz też powiedział na przykład Krzysztof Stanowski, żeby taką zainicjować akcję tutaj sprzedaży koszulek, tak, Wisła Kraków. Ja już widziałem, tam projekt był taki, że jak EKG serca, tak, to takie bicie było na pierwszej, na przodzie koszulki.
Czyli, że kupno takiej koszulki to jest ratowanie klubu. No wiadomo, że koszulką się nie ratuje klubu, ale zawsze to jest jakiś, w ten sposób kibice mogą wspomóc Wisłę Kraków, tak? Jeżeli chcą po prostu pomóc, żeby ten klub dalej funkcjonował. Także fajne jest to, że zebrała się grupa osób, tak, Kuba Waszczykowski pomaga finansowo, udzielił pożyczki razem z wspólnikami, udzielił też takiej tutaj takiego poparcia, tak, media o tym mówią głośno, o jego czynie, praktycznie on mówi się o tym klubie w całej Europie, na całym świecie. Ale też jego autorytet spływa na drużynę w ten sposób, że inni piłkarze są skłonni przyjść do tutaj, tak, do po prostu Wisły Kraków, tak? Kolejna sprawa to jest to, że Kuba dalej trenuje, gra z drużyną, także naprawdę fajna sprawa, bo może przekazać te swoje doświadczenie na warunki klubowe tutaj, tak, w szatni tym młodym piłkarzom. Bardzo dobrze się dzieje, jeśli chodzi o tą Wisłę Kraków, dużo osób jest zaangażowanych rzeczywiście w ratowanie tego klubu. Tam się jeszcze mówiło na temat długu wobec Telefoniki, że to jest jakieś wiele milionów złotych i tak dalej zadłużenia. Potem się okazało, że w praktyce jest to dług, można powiedzieć, wirtualny, że praktycznie ten dług tam jest warty 2 złote czy ileś, więc w sumie nie ma żadnego zadłużenia wobec Telefoniki. Wszystko rusza, tak, w dobrą stronę. Wiadomo, to też nie jest taka sytuacja, że przyjdzie tak naprawdę nowa władza, tak? Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że prezes Wisłocki podjął się ratowania tego, tak? Tego klubu na razie poprzez towarzystwo sportowe, tak? No, mówi się o tym, że tutaj Królewski poszukuje inwestora w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, bo potrzebuje jednak klub, tak czy owak, inwestora strategicznego. Na razie wszyscy pracują po to, żeby przygotować ten klub, postawić na nogi, tak? No bo inwestor, który by przyszedł tutaj, no to by chciał kupić coś, czy włożyć pieniądze, coś, co ma już jakieś podwaliny, tak, ręce i nogi, a nie przyjść i kupić klub, który trzeba kompletnie ratować od samego początku. Pojawił się też temat inwestora z Kataru, tak, czy z Arabii Saudyjskiej. Raczej wątpię, to gdzieś to jest po prostu kaczka dziennikarska. Wątpię, żeby taki inwestor się pojawił. Gdyby to był inwestor, to bardziej by tutaj pewnie związany z Europą, no bo też musiałbym mieć korzyści, tak, no, nie przyjdą na przykład, nie wiem, linie lotnicze jakieś tutaj krajów arabskich reklamować się, no bo nie mają zbytnio dużo w tym interes, żeby Wiśle Kraków się nie reklamować, ale niewątpliwie to wszystko idzie w fajną stronę. Tutaj nie jest jakby też kwestia tego, że trzeba po prostu mieć pieniądze i zarządzać tym klubem, tylko jest wola po prostu walki o ten klub, tak? No Bogusław Lesiądorski przecież wiadomo, że to jest człowiek, który jest bardzo dużym kibicem Legii Warszawa, tak? Można powiedzieć, że zagorzałym kibicem Legii Warszawa. Natomiast mimo wszystko podjął się próby ratowania, tak, Wisły Kraków, nie pobierając za to żadnych pieniędzy. No i to wszystko idzie w dobrą stronę. PZPN przyznał licencję na grę w Ekstraklasie, no a to wiemy, że gdyby taka licencja nie została przyznana, to wiele osób życzliwych, chciałbym w ten sposób powiedzieć, że wiele osób życzliwych było wobec Wisły Kraków, dzięki czemu to wszystko idzie w dobrą stronę. Fajne jest to też, chociaż mogło to być takie drastyczne dla kibiców, że weszła tam policja, zajmuje się tym wszystkim prokuratura, czyli mamy takie przecięcie takiego węzła, tak, gordyjskiego, że tutaj sytuacja będzie oczyszczona, potencjalny nowy inwestor nie powinien się obawiać, że przyjdzie, tak, i będzie miał tutaj jakieś problemy, czy zobowiązania finansowe, czy jakieś tutaj niesnaski w klubie, bo wydaje się, że to jest nowe otwarcie, tak, w tym roku mnóstwo rzeczy się zmieniło z Wisłą Kraków, no i oby tak dalej. Idzie to w dobrą stronę. Największa obawa byłaby tego, że Wisła właśnie nie otrzyma licencji na gry i zostanie zdegradowana, tak? Natomiast widać, że się wiele osób w porę tak naprawdę tutaj, no może nie obudziło, tak? Ale w porę pomogli tej Wiśle i no jak jak ten pacjent tak na ostatnią chwilę trafił na izbę przyjęć, tak samo tutaj, tak? Ta Wisła Kraków w ostatniej chwili praktycznie uzyskuje zgodę na grę w Ekstraklasie. No tak to właśnie wygląda. Ja oczywiście kibicuję każdej drużynie w Polsce, nie mieszkam w Krakowie, nie jestem Wiślakiem, natomiast absolutnie szanuję ten klub, szanuję kibiców, uważam, że Wisła z takimi tradycjami i z takimi kibicami, ponad stuletni klub, tak, wyobraźcie sobie klub, który powstał w 1906 roku, nie obalił go komunizm, nie obalił go Gierek, nie obaliła go demokracja, a praktycznie miałby go obalić, tak, tutaj praktycznie ostatnie lata, no to jest
straszne tak naprawdę, tak? Że zmieniające się władze, ustroje, partie nie obaliły tego klubu piłkarskiego, a praktycznie miałby upaść przez tutaj w ostatnich latach tutaj, tak? Więc napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To też jest dobre jakby dla całego środowiska piłkarskiego, tak? Bo dzięki temu Wisła, że będzie występować, to przyciągnie to więcej widzów, tak? Więcej uwagi. Mało na przykład osób sobie zdaje sprawy, że tam są też prawa telewizyjne, tak? Więc co by było, gdyby Wisła została zdegradowana? Gdzieś byłoby o jeden mecz mniej. A co z prawami telewizyjnymi? Czy tutaj na przykład sponsor by... Podobno tam są rozwiązania jakby zapisane w umowie, no ale to też ma po prostu wpływ, także to nie jest to, że jednemu się nie uda, wszyscy będą się cieszyć naokoło, bo to tak nie wygląda. Jednak piłka nożna to jest jeden duży organizm, system naczyń połączonych, to tak nie ma, tak? To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, czy Wisła rzeczywiście wykaraska się z tych kłopotów, czy wejdzie na prostą, no bo jak na razie wszystko jest i zmierza ku dobremu, można powiedzieć. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.